Panie dyrektorze, gdyby dzisiaj pan miał skompletować kadrę, jeżeli chodzi o specjalistów od wodoru, to byłoby prosto? Nie byłoby prosto, dlatego powołaliśmy Akademię Wodoru dedykowaną dla studentów, żeby budować te kadry od samego początku, budować kompetencje, dzielić się tym, co już wypracowaliśmy i realizować nasze odważne plany związane z wodorem. Ale na pewno nie jest to łatwe, dlatego stawiamy na edukację od samego początku, od etapu już trzeciego, czwartego roku studiów. Właśnie po to, żeby docelowo za chwilę mieć wykwalifikowaną kadrę, która przejmie pałeczkę i będzie realizowała ten kierunek wodorowy w Polsce, a również w Europie. A jakich specjalistów będziemy potrzebować? Czy to będą na przykład kierowcy, którzy będą musieli opanować te autobusy wodorowe? To jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj nie tylko, na pewno nie tylko będą potrzebni inżynierowie. Tu jest cały wachlarz nowych kompetencji wymagany. Jeżeli mówimy o technologiach wodorowych, to oczywiście technolodzy, którzy będą pracować nad nowymi wyzwaniami, nad poprawą efektywności, ale również trzeba pamiętać, że żyjemy w Europie, gdzie regulacje również nadają kierunki biznesowe, kierunki klimatyczne chociażby. I tutaj trzeba również stawiać na te umiejętności właśnie czytania regulacji, również lobbowania własnych rozwiązań, korzystnych chociażby dla Polski, biorąc pod uwagę lokalizację. Na tym również się koncentrujemy, dlatego wśród uczestników Akademii również mamy takich studentów, którzy specjalizują się w prawie, którzy kończą tego typu kierunki i bardzo chętnie przystąpili do tej Akademii. W tej grupie są również kobiety, czyli to znaczy, że tutaj też zmieniają się te priorytety, że kobiety są może, nie wiem, też bardziej takie umysłowe? Tak, jak Państwo widzicie, no tak efekt rekrutacji wyszedł, że mamy taką, można powiedzieć, już równowagę, a być może nawet przewagę kobiet. No ale my tu ogłosiliśmy Akademię i dostaliśmy taki zwrot z uczelni. A może kobiety są bardziej odważne? Być może tutaj jest pani kobieta, więc nie będę dyskutował. To kiedy ten wodór będzie na tyle popularny, na tyle wejdzie już do codziennego życia, że będzie już zwyczajny? Czy należy zaznaczyć, że wodór w przemyśle istnieje od lat i to w dużych ilościach. Ja tu wspominałem, że Polska produkuje, wykorzystuje wodór w ilościach 1 000 000 ton rocznie właśnie w przemyśle, tylko że to jest wodór właśnie produkowany z paliw kopalnych. Natomiast jeżeli mówimy o technologiach, to one już w tej chwili są wdrażane. My jako Orlen w zeszłym roku uruchomiliśmy taki pierwszy pilotażowy projekt z mobilnej stacji tankowania w Krakowie, gdzie autobusy wodorowe mogły poruszać się na liniach regularnych. Jeden z nich, ten, który dzisiaj stoi tutaj przed naszym budynkiem, przejechał 16 000 km na wodorze z grupy Orlen.